Czy rodzaj i długość rękawa Twojej bluzki albo sukienki ma znaczenie? Czy rękaw może być obiektywnie za krótki albo za długi dla Ciebie? Na te pytania odpowiem w najnowszym wideoporadniku. Zapraszam! Dzisiaj opowiem o pewnych aspektach doboru rękawów, ponieważ jak zaczęłam przygotowywać się do dzisiejszego odcinka, to zorientowałam się, że gdybym chciała opowiedzieć o wszystkim, co jest związane z rękawami, no to ten odcinek byłby szalenie długi. Dzisiaj więc porozmawiamy o zasadach takich podstawowych doboru rękawów i będzie to ich długość oraz rodzaj wszycia, czyli jak on tutaj jest zamontowany do korpusu, czyli do jakby całej tej części podstawowej. Zanim jednak zacznę mówić o podstawowych zasadach doboru rękawów, chciałabym zaprosić Cię na webinar. Webinar, który będzie taki trochę podchwytliwy, bo będzie o tym, jak łamać podstawowe zasady stylizacji. Czyli będę trochę zaprzeczać i mówić o tym, jak kombinować z tymi wszystkimi zasadami, które na całym moim blogu, kanale na YouTubie są cały czas przeze mnie prezentowane. Ten webinar odbędzie się w poniedziałek 3 czerwca o godzinie 19 i trzeba się na niego zapisać. Można być na żywo, a można obejrzeć sobie retransmisję, która przyjdzie, do której link przyjdzie na maila. Link to www.webinarkodstylu.pl. Aktywny jest oczywiście pod dzisiejszym materiałem. Także zapraszam na webinar, jak łamać zasady stylizacji. No ale właśnie teraz wróćmy do zasad podstawowych i do tego, o czym najczęściej mówię, czyli czego należy się trzymać, żeby dobrze wyglądać. Dzisiaj rękawy i rękawy w dwóch aspektach. Zacznę od długości rękawa i opowiem na początku, opowiem i pokażę na zdjęciach, jakie rękawy mogą mieć długość. Oczywiście zaczynając od tego, że rękawa może nie być wcale, ale to jakby nas dzisiaj za bardzo nie interesuje. Zaczynamy od rękawa najkrótszego, czyli takiego rękawa, można nazwać go takim mikrorękawkiem, czyli takim, który tylko delikatnie przykrywa nam ramię i okolice pachy. Następnie mamy rękaw krótki i ten rękaw krótki tak naprawdę, no to ten mikrorękaw też można nazwać rękawem krótkim, ale rękawy krótkie mogą być na przykład do połowy tutaj odległości pomiędzy ramieniem a łokciem i czasami też rękawem krótkim nazywany jest rękaw do łokcia. Następne rękawy, które mamy, to już rękawy na przykład 3/4, 7/8, rękawy takie klasyczne, czyli długie i rękawy bardzo długie, które przykrywają nam delikatnie tutaj wierzch dłoni. I teraz dla kogo ma znaczenie długość rękawa? Czy w ogóle można długość rękawa połączyć z typem sylwetki? Trochę tak i trochę nie. Bardziej powiedziałabym, że nie tyle dla każdego typu sylwetki ma znaczenie długość rękawa, ale dla pewnych typów sylwetki. I na pewno dla tych typów sylwetki, które chcą przyciągać uwagę do bioder, czyli na pewno sylwetki Y i sylwetki T będą dobrze wyglądały, kiedy będą miały odsłonięty nadgarstek. Więc na pewno te rękawy, które będą 3/4, które będą 7/8, które będą odsłaniały tutaj skórę, będą przyciągały uwagę do bioder. I no, jak najbardziej, znaczy, może powiem też, dlaczego tak się dzieje. Dzieje się tak dlatego, że goła skóra zawsze najbardziej przyciąga uwagę. Najbardziej to widać wtedy, kiedy mamy bluzkę zapiętą na ostatni guzik, albo kiedy mamy duży dekolt. To logiczne jest, jak mamy duży dekolt i pokazana jest skóra, to ludzie tam po prostu częściej zerkają. A my, jako sylwetki Y czy T, chcemy właśnie przyciągnąć uwagę w okolice bioder, dlatego tam dobrze jest mieć taki rękaw, który właśnie delikatnie odsłania, tak? Czyli ja mam, można powiedzieć, dzisiaj na sobie taki rękaw 3/4. Kolejną rzeczą, jeżeli chodzi o takie rękawy właśnie trochę przykrótkie, czyli nie są one całkiem długie, ale nie są rękawami krótkimi, czyli właśnie te 3/4 i 7/8, bardzo dobre są też dla tych sylwetek, niekoniecznie jeżeli chodzi o typologię sylwetek, ale dla tych sylwetek, które są sylwetkami powiększonymi, ponieważ odsłonięcie nadgarstka, czyli najszczuplejszej części Twojej ręki, zazwyczaj
Nawet jeżeli mamy dosyć tęgi nadgarstek, to jest on szczuplejszy od ramienia. Ale oczywiście ta zasada odsłonięcia nadgarstka, czyli tej najszczuplejszej części ręki, dotyczy tych osób, które faktycznie mają widocznie szczuplejszy nadgarstek w stosunku do ramienia czy przedramienia. I dlaczego znowu tam przyciągamy uwagę? Ponieważ zasada ta, którą powiedziałam wcześniej, goła skóra przyciąga uwagę i jeżeli my ją przyciągniemy do tej najszczuplejszej części, to od razu sylwetka optycznie zyskuje lekkości. Więc jeżeli chcesz dodawać lekkości swojej sylwetce, jesteś sylwetką, która ma w sobie jakąś ciężkość optyczną. Ona może wynikać z tego, że masz mocno rozbudowaną linię tutaj właśnie ramienia czy przedramienia. Może wynikać z tego, że masz duży biust. Może wynikać z tego, że masz rozbudowaną linię brzucha, czyli gdzieś masz jakieś dodatkowe partie czy mięśni, czy po prostu tkanki tłuszczowej i chcesz wyszczuplić się optycznie, czyli no w moim języku ściągnąć trochę ciężaru optycznego, to właśnie jak najbardziej powinnaś stosować tą zasadę odsłoniętego nadgarstka. Jeżeli chodzi o z drugiej strony, jeżeli masz bardzo szczupłe ręce, takie ręce, które no wręcz czasami wyglądają na kościste, to dobrze będzie, kiedy będziesz zakrywała maksymalnie ręce. I tutaj, jeżeli chodzi o taką sylwetkę, która tak najczęściej ma, to jest to sylwetka I, która ze swojej zasady jest bardzo sylwetką szczupłą i wysoką, więc chcę dodać sobie trochę jakby ciężkości. Tą ciężkość bardzo często można uzyskać właśnie poprzez noszenie takich bardzo długich rękawów, czyli takich, które będą przykrywały właśnie tutaj nadgarstek. Wtedy dodajemy ciężkości, czyli odsłaniając ściągamy tą ciężkość, dodajemy lekkości, a zasłaniając dodajemy ciężkości, zabudowujemy rękę. Oczywiście długość rękawa też można dopasować do kondycji skóry, czyli jeżeli na przykład jesteś już kobietą dojrzałą i masz wiotką skórę w okolicy tutaj właśnie przedramienia, to na pewno nie będziesz czuła się swobodnie z bluzką bez rękawów czy sukienką bez rękawów, tylko raczej będziesz szukała tych, które mają no albo taki krótki rękaw, albo taki do łokcia, ale to już są bardziej kwestie takie, w czym Ty będziesz czuła się lepiej, w czym Ty będziesz czuła się bardziej atrakcyjna, czyli jakby kwestie bardziej estetyczne niż tutaj zasady doboru tych rękawów. Także długość rękawów najważniejsza jest właśnie wtedy, kiedy chcemy dodać ciężkości sylwetce, ale albo dodać lekkości sylwetce. To są takie dwa ważne aspekty. Kolejną rzeczą, jeżeli chodzi o dobór rękawów, i tutaj będziemy, to się bardzo przyda, jeżeli chodzi na przykład o skracanie rąk albo ich optyczne wydłużanie, to rodzaj wszycia. I nawet uważam, że rodzaj wszycia w wielu przypadkach, w wielu sylwetkach ma większe znaczenie niż jego długość. I rodzaj wszycia, co mam na myśli? Zazwyczaj jak mamy bluzkę czy sukienkę, no to mamy tutaj tą część jakby najważniejszą i w jakiś sposób albo ona jest bez rękawów, czy na ramionczkach, czy bez rękawów i później jest doszyty rękaw. I takim najbardziej popularnym szyciem rękawa jest oczywiście szycie takie standardowe, czyli proste. Czyli tutaj idzie szef i mamy bluzkę połączoną z rękawem w okolicy ramienia. Też bardzo popularnym wszyciem jest takie szycie obniżone. Obniżone szycie, czyli takie, które przebiega mniej więcej tutaj. Jego przeciwieństwem jest wszycie raglanowe, czyli takie, gdzie szef przechodzi od pachy do naszej szyi, czyli właśnie w tej okolicy. No i oczywiście może też być taka opcja, jaką ja mam dzisiaj tutaj, gdzie nie mamy w ogóle żadnego wszycia. I tutaj mamy do czynienia z szyciem kimona, z szyciem nietoperza. I dlaczego one, z jakiego powodu mają znaczenie? Przede wszystkim zacznę od szycia takiego prostego. Ono nadaje się dla każdej sylwetki, dla każdej długości rąk. Natomiast już na przykład szycie raglanowe robi optyczne wydłużenie ręki. Więc jeżeli jesteś kobietą, która na przykład jest bardzo wysoka i z tego powodu ma długie ręce, albo ma po prostu proporcjonalnie do swojej sylwetki, no można być takie trochę za długie ręce, to wtedy nie stosujemy tych raglanów, raczej chcemy optycznie skrócić rękę, czyli nie wydłużamy jej za pomocą tego przedłużenia rękawa aż do raglana, tylko właśnie skracamy ją takim obniżonym wszyciem. Tak, czyli jeżeli tu mamy
w szycie, to ręka automatycznie wydaje się być krótsza. To jest porada dla tych kobiet, które właśnie mają coś albo ze względu na wzrost, albo ze względu na proporcje swojego ciała, ręce zbyt krótkie albo zbyt długie w stosunku do całego ciała, w stosunku do tułowia. Natomiast jest jeszcze jeden aspekt noszenia rękawów, ponieważ rękaw bardzo mocno łączy się z talią, tak, czyli tutaj jest w okolicy talii i w okolicy biustu, to też ma znaczenie ten rodzaj wszycia dla naszego biustu. Jeżeli jesteś kobietą, która ma pełne ramiona i duży biust, czyli można powiedzieć, że jesteś najprawdopodobniej Y-kiem, jeżeli do tych szerokich ramion masz jeszcze wąskie biodra, albo możesz być X-em, czyli do pełnych ramion masz duży biust, ale biodra są proporcjonalne, to właśnie w przypadku tego dużego biustu i pełnych ramion, niestety te takie nietoperzowe czy kimono nowe rękawy mogą być, no, mogą robić wrażenie takiej, ja to określam taką półką z biustem, że tutaj nie ma jakby żadnego, po prostu robi się taka wielka masa, robi się taki no, worek po prostu. Wtedy biust wydaje się być jeszcze większy, co nie zawsze jest celem kobiet z dużym biustem. No i wydaje się to być takie no, rozchełstane troszeczkę, takie żyje własnym życiem. Dlatego więc dla Y-ków w większości przypadków, bo na pewno znajdą się jakieś bluzki kimonowate, które, czy takie właśnie nietoperze, które sprawdzą się w tym przypadku, większość niestety się nie sprawdza, bo wydaje się później, że tu jest taki jeden wielki namiot. Natomiast jeżeli mamy właśnie dosyć drobny biust, mamy drobną sylwetkę, to te kimona, te właśnie takie bezwszyciowe rękawy, trochę połączone czasami z oversize'em, dodają nam takiego powietrza tutaj, co oznacza, że dodają nam też krągłości, no i wtedy oczywiście jest to działanie jak najbardziej pożądane. Czyli to będzie, jeżeli chodzi o sylwetki, to tak naprawdę to mogą być różne sylwetki, bo to może być szczupłe T, to może być sylwetka S, sylwetka I, sylwetka S. Nie zawsze poleca się kimona i rękawy takie nietoperzowe dla sylwetek H. Trochę to zależy, w jakim rozmiarze jest sylwetka H, trochę zależy od tego, jaki ma biust, więc bardziej dopasowujemy te wszycia rękawów nie tyle do typu sylwetki, co właśnie do tego, jakie są nasze ramiona, jaki jest nasz biust. Ale jeżeli chodzi jeszcze o typy sylwetek, to bardzo ważne jest to, żeby sylwetki, które mają szersze ramiona niż biodra, czyli sylwetki Y i sylwetki T, nie używały zbyt często albo bardzo wyraźnie zarysowanych raglanów. Ponieważ jeżeli właśnie mamy rękaw, możemy sobie wyobrazić, to jest rękaw na przykład w innym kolorze, jest wszyty tutaj właśnie od pachy do szyi i następnie cała reszta tutaj tułów jest w innym kolorze, to wtedy zaakcentowanie tego ramienia dodatkowo no, wzmaga jego siłę optyczną. Więc na pewno raglany są lepsze dla sylwetek A, a nie są zbyt dobre dla sylwetek Y czy dla sylwetek T. Jeżeli chodzi o inne aspekty doboru rękawów, to na pewno bardzo, bardzo ważnym, ale też bardzo rozbudowanym merytorycznie aspektem doboru rękawów jest kształt rękawów, czyli tego, jak one układają się na ręce. I zaczęłam już nawet przygotowywać materiały na ten temat i okazało się, że tego jest bardzo dużo, dlatego też nie umieszczę tego w dzisiejszym wideo, a zapytam Ciebie, czy chcesz, żebym w następnym wideoporadniku, takim rękawowym wideoporadniku umieściła informację, jak dobierać kształt rękawów właśnie do typu sylwetki, czasami do wzrostu, czasami właśnie do rąk, czyli jak wpływa kształt rękawa na postrzeganie tego, jak my wyglądamy. Jeżeli interesuje Cię ta tematyka, koniecznie daj znać w komentarzu, wtedy będę wiedziała, że jest sens nagrywania takich treści. Także dzisiaj wszycia i dzisiaj długość, a kształty, no to już zależy od Ciebie, czy się pojawi, czy się nie pojawiam. Przypominam też o webinarze 3 czerwca o 19:00, o tym, jak łamać zasady stylizacji, jak łamać zasady sylwetkowe. To będzie taki trochę rewolucyjny webinar, ale myślę, że bardzo ciekawy.
dla wszystkich tych osób, które czasem mnie słuchają i myślą sobie, no ja się nie zgadzam, bo ja jestem taką sylwetką i noszę takie rozwiązanie i dobrze wyglądam. Bo może tak się zdarzyć, można łamać zasady sylwetkowe i o tym właśnie będę opowiadała na webinarze. Link do zapisu oczywiście na dole, trzeba się zapisać, żeby go obejrzeć bezpłatnie. Także dziękuję za dzisiaj, czekam na Wasze komentarze i mam nadzieję do zobaczenia na webinarze, no ale na pewno do zobaczenia na następnym nagraniu. Cześć!